Surfing jest to sport, gdzie pływamy po wodzie na desce, która ma podczepiony do tego pennik, czyli żagiel, maszt i bomb. W Polsce najlepiej uprawiać windsurfing na Zatoce Puskiej, ponieważ jest płytka woda, więc nie męczymy się, jak wpadamy do wody. Fale się za wielkie nie tworzą, co bardzo ułatwia sprawę początkującym windsurferom. No i przede wszystkim, gdy wieje, jest dużo osób na wodzie i jest bardzo fajna atmosfera. Najlepsze w windsurfingu jest to, że każdy może uprawiać sport, powiedzmy od 3 roku życia do 80, a nawet jeszcze później. I mamy takich właśnie kursantów, którzy w tym przedziale wiekowym potrafią pływać na desce windsurfingowej. Córka sobie lepiej radzi, ponieważ dzieci mają jeszcze tą giętkość i tą swobodę, właśnie tą wolność jeszcze mają w sobie. Natomiast w każdym wieku można zacząć. Ja to jest mój pierwszy rok, kiedy próbuję i na pewno tutaj wrócę. Ważne jest to, żeby na początku spróbować uczyć się z instruktorem, ponieważ jeśli mamy osobę, która się zna na rzeczy, która też wie, jak dobrze nauczyć windsurfingu, to progres jest bardzo szybki. Dla średnio sprawnej osoby to jest około 5 godzin, po których możemy swobodnie żeglować po akwenie. Windsurfing jest sportem, który daje wolność. Kiedy stoisz na desce i czujesz wiatr, to jest po prostu fantastyczne. Myślę, że jest w miarę prosty. Ja już nie jestem młoda, więc pomyślałam, że w miarę łatwo będzie się nauczyć, pewnie łatwiej niż na kajcie. Porównując windsurfing do innych sportów, moim zdaniem jest to bardzo bezpieczny sport. Uprawiam także snowboarding i zdecydowanie bardziej sobie wolę upaść do wody niż na twardy śnieg. Windsurfing nie jest sportem kontuzjogennym specjalnie, w wersji rekreacyjnej. Natomiast w wersji ekstremalnej bywa różnie. Jak my szkolimy i mamy grupę, to zawsze wszyscy wracają i wszyscy są bezpieczni. U nas jeszcze nikomu się krzywdą nie stało na lekcjach. Jestem bardzo aktywnym człowiekiem, no i tak poszedłem na pierwsze lekcje i od razu mnie to wzięło. To uczucie, że trzymam bomb w rękach, kontroluję cały zestaw, trzymam po prostu, dosłownie wiatr trzyma w moich dłoniach i dzięki temu jestem w stanie się ślizgać w powodzie. A w ogóle jak poszedłem w pierwszym ślizgu na pełnej prędkości, była taka adrenalina, że powiedziałem sobie, że tylko to chcę uprawiać.